Witajcie na kolejne wideo. Mam takiego kolegę, pozdrawiam Cię Sławku, który raz na jakiś czas daje mi laptopy, które mają iść na żyletki. To są zazwyczaj stare konstrukcje, ale ja uwielbiam stare konstrukcje i no je kolekcjonuję. Nie pytajcie, ile ich mam. Nie każdy z tego powodu jest zadowolony. Zwłaszcza jak one się wszędzie walają. Zazwyczaj one wyglądają tak, czyli są brudne i no, w stanie tragicznym. Ten jest jeszcze w miarę. To jest Dell, model 1545. No, brudny często, jak już mówiłem, mokry jeszcze w środku, ale ten chyba coś z niego może nawet i będzie. W środku igiełka. Jest jakaś szansa na niego. Nie jest popękany. Tutaj troszkę taki no, pobrudzony mocniej, o, bym powiedział. Ale coś z niego może być. Nierozkręcany. Widzę, że plomba jest jeszcze. To będzie chyba Core 2 jakiś procesor. Coś czuję, bo chyba ta seria miała takie procesory. Bateria nawet jest. O, tutaj widzę napęd chyba się ledwo trzyma, bo jest panel taki. No już tu widać będzie na kamerze, taki lekko odstający. Wydaje mi się, że one nie miały czegoś takiego. Dobra, spróbujemy go zaraz odpalić, ale to nie wszystko. To dopiero początek. Znaczy, mały początek, bo tylko w sumie kilka sztuk dostałem. Nie jak zazwyczaj, po 20 sztuk. Kolejny. Taki klunkor. Gruby. I ma stację dyskietek. O kurde, ma stację dyskietek, nie wierzę. Ma stację dyskietek, a to oznacza, że będzie można tutaj pobawić się w stare jakieś DOS-owe rzeczy, które na przykład startują z dyskietek. O, i wam nawet powiem, że ja chyba mam dyskietki. Gdzieś tu kiedyś leżały jakieś, to znaczy ja dyskietek mam ogólnie bardzo dużo, ale 3 sobie zostawiłem właśnie na taką okazję. I chyba nawet Mitsubishi mam dyskietkę, taką nietypową. Akurat tu jej nie ma, ale wiem, że gdzieś jest. Ale bajer. No taka maszyna ciekawa dosyć. 90 W zasilanie, czyli troszkę wymaga. Mam taki zasilacz na szczęście. USB-ki, kabelek UTP, PS2. Mamy tutaj port szeregowy, wyjście na monitor. To jest jakiś, widzę, wentylator w środku tutaj. Nie pomyliłem się, bo tu widzę, że jest żółty port i zielony. Czy nie pomyliłem PS2 z jakimś wyjściem analogowym wideo? Wyjście na modem niestety uwalone, bo widzę, że drucik zagięty. To wygląda na jakiś FireWire, nie wiem co to jest. Czyli takie wyjście, które każdy ma w komputerze bądź laptopie i nigdy go nie używa. Stacja dyskietek i tutaj port na te pęcia. Zobaczmy, jak w środku wygląda. No w środku już trochę gorzej, bo widzę, że monitor ktoś mazakiem porysował. To jest HP, Pavilion ZE5300. Brakuje mi jednego przycisku tutaj na klawiaturce. Klawiatura raczej chyba chodzi. Tutaj na myszce też nie ma. Jeden gdzieś odpadł, jest na niebiesko, nie wiem czemu pomalowane. No ale tak nie wygląda źle. Mamy też podczerwień, jak widać. I przycisk od Wi-Fi. Jak to mówią Chińczycy, nie? No taki kurde niezły. Ważne, że jest stacja dyskietek. To można by było coś tutaj pokombinować. No nie jest może idealnie zachowany, ale no. Stacja dyskietek, to mnie cieszy. Jeszcze jeden jest. Patrzcie, jak on wygląda. Jakby go wykopał gdzieś z ziemi dopiero. Asus. Asusy często jak się trafiały, to zazwyczaj były martwe. Też ma stację dyskietek. Oby jeden z nich działał. To będzie fajny sprzęt do retro. Nie będę musiał stacjonarki targać z piwnicy co chwilę. No. Pentium 4, czuję. Windows XP jest naklejka. Asus L3500TP. 90-watowy, 19V, a to jest edycja biznesowa, bo mamy kieszeń tutaj na wizytówkę, jakby ktoś ukradł. Bateria nawet jest. To może być edycja biznesowa. Stacja dyskietek jest, jak widać.
Wejście na zasilanie. To co to jest? Jasność ekranu? Nie wiem. Taki analogowy wideo. USB-ki są. Wyjście na monitor, na kabelek UTP, na modem analogowy. Jest też tutaj wyjście na port szeregowy. Jest nawet RS. RS-232. No, jakiś napęd DVD tutaj jest. Pewnie napęd, nie nagrywarka. FireWire widzę, że jest. Jeszcze jest port na monitor, tylko na mikrofon i na głośniczki, jakby ktoś chciał. Ale będą ręce brudne. Tutaj można sobie play włączyć, muzykę przewijać i tak dalej, bo jest ten specjalny klawikord do tego. Tu jest jakiś chyba przycisk, ale nie wiem, taką szpilką się wciska, nie wiem, do czego to służy. Nigdy nie miałem takiego Asusa z tych lat. Ale w środku? Kurde, nie najgorzej. Pentium 4, dobrze. Skumałem, że to będzie Pentium 4. Klawiatura zdrowo wygląda. O dziwo. No kurzu jest masa. Niczego mu nie brakuje, poza tym, że jest strasznie brudny. To co? Odpalamy te maszyny, nie? Trzeba zobaczyć, czy to w ogóle do czegoś się nadaje. Ale idę po jakąś ścierkę najpierw. Trzeba to trochę umyć. Czyli będziemy jednego myć, odpalać. A jak ruszy, odkładamy na miejsce do testów, na film przyszły jakiś. A jak nie będzie działać, to no co, do piwnicy, tam gdzie reszta laptopów, nie? Niedziałających. Te niedziałające trzymam w piwnicy. No na wszelki wypadek, jakby się trafił drugi taki sam, to sobie zrobię z jednego dwóch, tak jak z klewo zrobiłem. Dobra, idę po ścierę, myjemy to i będzie fajny sprzęcik. Chyba, no zobaczymy, czy to działa w ogóle, bo jeszcze nie wiem. Dobra, tego Asusa trochę wyczyszczę, wziąłem jakąś gąbkę. Która wali ta gąbka o górę, jak mi się dobra. Będę tam przesadzał tą wodą troszkę, płynem Ludwika używam. Jak wierzono płynem z wodą i czyścimy. Żeby on był igła, bo całkiem fajny sprzęcik, nie? Oczywiście nie chcę go też porysować zbytnio. Ja i tak go będę rozbierał w przyszłości, bo na kolejny film oczywiście będę go rozbierał, bo na pewno w środku jest masa kurzu. Tutaj nie ma co czyścić. Od spodu jeszcze troszkę przeczyszczę. Widzę tutaj po wlotach powietrza, ile jest kurzu przez te kilkadziesiąt lat. Naprawdę kilkadziesiąt lat. To jest rocznie gdzieś 2000 pewnie. Na pewno tego kurzu się tam do środka sporo dostało. A że tylko tak z grubsza. To co? Odpalamy dziada? Zobaczymy. Czy zatrybi. Dobrą wiadomością jest na pewno to, że pali się dioda. Tutaj ta dioda się zapaliła. To już jest sukces. Polamy. Nie wierzę. On działa. Ten zabytek działa. Co prawda nie ma... Nie, chyba jest dysk twardy. To Toshiba DVD. IC25N. Jest dysk twardy. Chyba 400 gigowy nawet. Oczywiście bateria jak most już jest na śmietnik, bo widzę, że wyświetla informację, że ma jakiś problem. Weźmy do BIOSu. Hasło jest. Ja nie znam hasła do niego. Od spodu nic nie ma napisane. Ale to można zresetować bateryjkę zawsze. Więc hasła się pozbędziemy. A to lipa. To sobie nie posprawdzamy teraz. Więc to i tak będę musiał go rozbierać, żeby dać mu na bateryjce jakiegoś robota. Wcisnę F1. Jeszcze zobaczę, może jakimś cudem system zatrybi. Pomimo bateryjki rozładowanej by było no fajnie. Nie wierzę. Naprawdę system chce się uruchomić? To jest laptop, który miałeś na żyletki. No chyba się uruchamia system. Coś mieli dyskiem. Ciekawe, czy naprawdę to jest Windows? Naklejka XP-ka. No, oczywiście, że XP-ka. Nie no, wypas. Wyje. Pasty do wymiany są na pewno w środku, bo za bardzo wyje. Nie powinien tak być. Od razu przy uruchomieniu. Ale to jest i tak malina, bo działa. Git. Jestem zadowolony. Mam laptopa ze stacją dyskietek wreszcie sprawnego. To znaczy, o ile stacja dyskietek jest sprawna, nie? Zaraz je sprawdzimy, czy jakieś dyskietki mi odczyta. O ile system wstanie, oczywiście. A jak wstanie, to nie, to chyba się uruchomi. Nie wierzę w to.
Wkładam dyskietkę już. Ale jajco, ale myszka nie działa. Tu nie ma tego, tak jak w ThinkPadzie trackpointa. No chyba, że on się jeszcze odpala i się zawiesiło coś. Nie wierzę, normalnie nie wierzę. Nie, no działa. On normalnie się odpala. Wiadomo, że... No tu nie działa ta myszka, widać. Ale klawiatura działa. Ale jaja. Spróbujemy jakoś odpalić stację dyskietek. Za pomocą klawiatury samej. Niestety się zawiesiło coś, widzę. Niestety się zawiesił najprawdopodobniej, nie wiem czemu. Ale on się zwiesił. Musimy go normalnie przyciskiem wyłączyć. Najprawdopodobniej coś się przegrzewa w nim. Ja włożę stację dyskietek, zobaczę czy zbotuje z niej. Z ciekawości jeszcze. To znaczy, czy w ogóle się załączy głowica stacji dyskietek. Pewnie, że się załączyła. Disk IO error. Stacja dyskietek tu będzie najprawdopodobniej sprawna. Dobra, mamy bajeranską maszynę. Na jakieś retro rzeczy. Ja nie mam, te dyskietki są chyba czyste, ja nie wiem czy na nich jest coś. Czy jest jakiś DOS czy coś, nie mam pojęcia. To gdzieś z demobilu wszystko. Tu nic nie ma systemu operacyjnego na niej. Oczywiście system operacyjny będę musiał tym laptopem rzucić, bo... Chyba, że stacjonarkę przetargam. Też nie ma. No i będę miał fajnego laptopa pod Windowsa 98. Zajebiście. Jedyne co muszę zrobić, to go rozebrać i... No i... Pasty powiem mieć takie rzeczy, bo się grzeje z jakiegoś powodu. Coś się w nim przegrzewa. Dobra, bierzemy się za drugą maszynę. Ta jest potencjalnie działającym sprzętem. Także ta zostaje już u mnie na kolejne jakieś tam testy odkładane. Super, jestem zadowolony. Kolejna maszyna, HPEC Pavilion. HP Pavilion model ZE5300. Wyczyścimy go sobie. Nie jest zbyt brudny na szczęście. Więc mamy mniej roboty niż przy tamtym. Trochę wody sobie naleję. Gazowana może być. Troszkę wody, tak żeby nasz zajebisty płyn do naczyń Ludwig zadziałał. W ogóle ta marka Ludwig to jest evenement. Pamiętam go z dzieciństwa i nadal istnieje. Podejrzewam, że jest starsza ta marka ode mnie. I to myślę, że sporo. O, też brudny, nie? Stacja dyskietek też w nim jest. Zobaczymy, czy to żyje w ogóle. Spróbujemy go też odpalić z tyłu, aż tutaj, po prawej stronie. Niepokoi mnie to, że ekran jest popisany czymś. I druga sprawa, która mnie niepokoi, to, że się nic nie zapala. Kabel jest dobrze włożony. Tutaj chyba... Niestety. Ten nie startuje, więc idzie do piwnicy. No nie bez powodu ktoś tutaj taką alfę narysował. Być może on jest po prostu upieprzony. Dobra, zostaje nam ostatni laptop. HPEC. Sorki, nie HPEC. Ten idzie do piwnicy. Dell. Też brzydki, strasznie brudny. Ale to jest Dell. Dell to nie jest zwykły laptop, tylko to jest taki troszkę... Lepszy laptop bym powiedział, bo Dele ogólnie zawsze miały renomę, przynajmniej dopóki się nie zepsuły. Gazowana woda wchodzi w reakcję z Ludwikiem, nie mam pojęcia dlaczego. Najprawdopodobniej dwutlenek węgla z jakimś... wchodzi w reakcję z jakimś enzymem. Będzie się błyszczał jak psu jajca i to takiemu dużemu psu. Ale też jest porysowana, jak to jest dobrze. Gdzieś był uderzony. Obite, bo widać, to widać.
Nie jest zbyt czysty też. Ale tu w sumie w środku to ja nie mam za bardzo co myśleć, bo on tu w środku to jest dosyć czysty, widzę. Ewentualnie zakurzony tylko trochę. Wezmę sobie drugą ściereczkę, jakąś taką suchą, żeby kurz tutaj wyczyścić. Ale tu w środku to jest w miarę czysty, jest ok. Jeszcze od spodu troszkę przejadę. To co, odpalamy dziada? Mam zasilacz od swojego Dela. Wejście jest takie samo, widzę, więc to jest taki chyba nawet niezbyt stary Del, bo... Znaczy, no podejrzewam, że na DDR-ach dwójkach, ale czyli no w sumie stary, bo będzie miał co najmniej 12 lat. Ale wejście już ma to nowsze, więc co? Odpalamy. No i voilà, od razu ekran stał. Bateria do wymiany, już widzę. Do BIOS-u wejdźmy. O, tutaj już jest taki fajny BIOS nowszy. To taki wypaśny ten laptop. Co my tu mamy? Pamięci typu DDR2, czyli trafiłem. 2 GB RAM-u, DDR2, 800 MHz. Myszka o dziwo działa. Całe szczęście, bo w poprzednim laptopie nam nie działała. Procesor Dual Core, Pentium Dual Core T4200, 2 GHz. Dysk twardy tu jest nawet, 250 GB HDD. Nagrywarka DVD. Grafika Intel GM45, czyli Integra. Ekran 1366x768. Kontroler audio IDT92 HD7.1 to jest. I urządzenie Wi-Fi Dell Wireless. Ej, no to taki kurczę. Stary, ale Dell. Ale to jest Dell, nie? Bateria charging 0%. I ta bateria podejrzewam, że jest tutaj na śmietnik. Powiem tak. To jest Dell. Della się nie wyrzuca. Zostaje u mnie. Ładniutki jest. Lekko tu jest tylko stuknięty. Jeszcze ktoś tutaj Windowsa zostawi, no nie mówcie. Vista? Powiem wam tak, ludzie wyrzucają komputery, nie wyciągają z nich dysków twardych. Ja oczywiście te dyski formatuję wszystkie z komputerów, bo ja tam nie jestem jakimś świrem czy coś, a mógłbym być. I te dyski sobie tak jakoś tak, no, przez ostatnie 2 tygodnie mi się tyle ich nazbierało. Nie pytajcie, ile ich mam łącznie już. Znaczy, tych mam tylko tyle, ale mam bardzo dużo... Działa. Mam bardzo dużo dysków takich 3,5-calowych, dużych. Znaczy dużych. No ten akurat nie jest zbyt duży, bo to jest 9 giga tylko, nie? Samsunga. Bardzo zresztą już rzadki dysk. Prawie nie do zdobycia i sprawny. Dobra, kończymy te filmy. Laptopy działają, przynajmniej 2 z nich. Jestem zadowolony. No, ja za jakiś czas tam jakieś filmy pewnie porobię jeszcze o tych laptopach, zwłaszcza o tym starym modelu, który tutaj jest w tym bardzo ciekawym Asusie i może o jakimś DOSie, bo on obsługuje stację dyskietek i bardzo mi się to podoba, że można dyskietki do niego włożyć. Stacja chyba nawet działa, super. Także wreszcie mam laptopa ze stacją dyskietek, nie będę musiał się cholera męczyć z tymi stacjonarkami, widzicie, ja tu nie mam miejsca na to, ja mam za mało miejsca. Może kiedyś się dorobię jakiegoś studia większego, na razie musimy męczyć się tak jak jest. Także do następnego filmu, trzymajcie się i no i tyle, coś tam będziemy jeszcze nagrywać na pewno w końcu. Już trochę na tym YouTubie jestem, nie? Cześć!